Siemanko, z tej strony Emdziak, a dzisiaj zagramy sobie w Gears, albo Juniors. Szczerze nie wiem jak to przeczytać, ja to nazywam Gears. Możecie mnie poprawić w komentarzach. Chcieliście tej serii, więc kilka odcinków na pewno nagram. Nie wiem czy zrobię całą serię i całą grę przejdę, jeszcze zobaczę. Ale na pewno jeden, dwa odcinki się pojawią. Uznajcie to za niekoniecznie seria, a raczej taką próbę zobaczenia czegoś nowego z serii pseudo-fangame'ów FNAF-a. Dobra, no to zaczynamy nową grę. Nie przedłużajmy, zostawcie łapeczkę w górę, subika jeżeli jesteście nowi, no i lecimy. Oj, zesram się, ja już to wiem. Okej. Łapcie. Press space to continue, ale to będę miał tu jakąś cutscenkę, czy to jest takie press space to continue, że... Wow! Gdzie ja jestem? O, to jest w ten sposób zrobione, dobra. Czy jestem martwy? Moje ciało, to miejsce, to wszystko czuć tak dziwnie. W sensie tak, takie dziwne odczucie. Wygląda na to, że wszystko ze mną okej, ale czuję się... pusty. Czuję się jakbym był obserwowany. Ale to uczucie jest nowe dla mnie. Czy ktoś mnie słyszy? Trzy kropek. Crunch, crunch, czyli chyba w sensie, że słychać jakieś tam szelesty, pęknięcia. Co to było? Kto tam jest? Ja nie szukam problemu. Po prostu chciałbym się stąd wydostać. Proszę. Ło, nigdy wcześniej nie widziałem nikogo takiego jak ty. To był niedźwiadek? W sensie, to chyba wyglądało na niedźwiedzie, na misia, co nie? Dobrze myślę. Nie wiem. Jak coś, nie oglądałem nic z tej gry. Kiedyś na shorcie wskoczyło mi kilka jumpscare'ów, ale nie wiem totalnie nic o tej grze. Holy fuck! Okej. Widzę, że zaczynamy wyjątkowo dziwnie. Jak na FNAF. Więc ja nie wiem nic o tej grze. Jeżeli macie dla mnie jakieś podpowiedzi albo coś w ten deseń, koniecznie piszcie w komentarzach. Okej, to się obraca względem mnie, ale nie mogę sobie tak w tym stanąć. Czyli tu mamy Frediaka, Chickę, Boniego. A gdzie jest Foxy? Okej, tu jest ten ktoś, ten niedźwiadek. Paul Cave. Przede wszystkim moje pytanie polega na tym, czy ja mogę coś tutaj znaleźć, czy ewentualnie tylko problemy właśnie. Nie ma tu w tej oryginalnej czwórce Foxy'ego? Był chyba Foxy w Juniorsach, co nie? Czy tam Gears? Juniors, Juniors. Nie wiem, będę mówił pewnie naprzemiennie. Aha, okej, czyli nie spodziewał się mnie. Tutaj jest... Polber? Nazywasz się Polber? Okej, a jak mogę wchodzić w interakcję? Pod E, okej. Gdzie ja do cholery jestem? Kim jesteś? Czy jestem martwy? Jak to jest w ogóle możliwe? Co się ze mną stało? A, bo on tutaj... Dobra, to jest trochę nielogiczne. Zwolnij troszeczkę... little buddy, czyli no... ziomek powiedzmy. Nazwałem to limbo pomiędzy życiem a śmiercią. Nie jesteś wcale martwy. Co to tak właściwie znaczy? To znaczy, że możesz wrócić do normalnego świata w każdym możliwym momencie, kiedy tylko chcesz. Okej, super. To wyślij mnie z powrotem teraz. Nie należę do tego miejsca. I tak, nie tak szybko. Ściągnąłem cię tutaj, żebyś mi pomógł z niektórymi nieskończonymi sprawami biznesowymi, które mam w prawdziwym świecie.
Czemu nie możesz tego po prostu zrobić samemu? Niefortunnie nie jestem żywy tak jak ty. Zostałem tutaj uwięziony na tak długo jak tylko mogę pamiętać. Albo już tak długo jak tylko mogę spamiętać. A oczekuję, żeby móc przeciąć jakąś drogę z kimś takim jak ty. Z kimś, kto może pomóc mi przedostać się do życia pozagrobowego, w sensie afterlife, po życiu, co nie? Bo to jest limbo pomiędzy życiem a śmiercią. No dobra, logiczne. Nawet mam dla ciebie ofertę. Pomożesz mi z moimi niezdokończonymi sprawami, a ja pomogę ci, dam ci swoją pomocną dłoń w kwestii całego investigation, czyli dochodzenia. Wiem, że juniors... I know juniors like the back... Znam juniors jak tył mojej ręki, jak własną kieszeń, można by to tłumaczyć tak naprawdę. Idź do łóżka, przetransportuję cię z powrotem do prawdziwego świata. Spotkajmy się jutro nocą. Czyli niedokończone sprawy w juniors. Martwy niedźwiedź, Carrot Craze. No szkoda, że nie można pograć. Zasady, nie biegać. Tak, 3 i 4, okej. Bardzo jasno nakreślone zasady. Dobra, czyli co? Idziemy do łóżka, no dobra. O, myślałem, że będzie interakcja chociaż, a to mnie tak po prostu wrzuciło. Okej, miałem dziwny problem techniczny, nieważne, wracamy już. Znajdywanie tego, kto jest opętany. Numer 1. Sprawdzaj kamery. Numer 2. Sprawdzaj... mrygające światła. Albo odciski rąk. Na obiektywach kamer. Okej. 3. Oznacz nawiedzone miejsca, a raczej nawiedzone postaci na swoim laptopie. Wait. Czyli to, co on mówił o jakiejś sprawie, że on mi pomoże w rozwiązaniu jakiejś sprawy, czyli ja jestem jakimś detektywem? Czy jak? Bo tak to wygląda po notatce, co nie? Że mam w jakiś sposób zaznaczać sprawę. Spróbujmy. Ups, już się boję. Za każdym razem, kiedy poprawnie zgadniesz, kto jest nawiedzonym animatronikiem przez laptop, duch jeszcze raz wybierze ciało animatronika. Rozglądaj się uważnie po dowody, takie jak właśnie mrygające światła, wyłączane kamery, odciski rąk i wiele więcej, żeby dowiedzieć się, który to jest nawiedzony animatronik. Okej. To jest flickering. No dobra. Żeby utrzymać roboty bezpieczne. 4, 99%, 52%, 10%. Sprawdzaj stabilność animatroników od czasu do czasu. 5. Zawołaj animatronika, tutaj conveyor belt, żeby się naprawił, ale upewnij się, że nie są nawiedzone. Czyli czekaj, powoli. Mam szukać nawiedzonych animatroników i wybierać, który jest nawiedzony na swoim laptopie. Moje zadanie prawdopodobnie polega na tym, żeby utrzymać animatroniki przy życiu, żeby działały, ale zarazem, żeby wyłapać animatronika, który jest nawiedzony. Okej. Dobra. Ma to sens. To jak będzie działać cała mechanika gry? W sensie, kto będzie mnie nawiedzać? Tylko ten jeden animatronik, czy wszystkie? Okej, widzę, że mam całą cutscenkę od początku przez te problemy techniczne, więc ja to szybko przelecę i zaraz do was wracam.
Dobra, no i wracamy. Wracamy do punktu. Holy fucking hell. Enter po W. Open. Co ja mam tu otworzyć? Aha, control menu. Conveyor belt, animatronic stability. 95. Fuck! Nie lubię tego, że pod escape'em jest automatyczne wyjście do menu! Kto to projektował? O, mogę jump straight into it. No fajnie, tylko szkoda, że i tak muszę przelecieć cutscenkę. Kto projektował to w taki sposób, że escape automatycznie wyrzuca cię z gry do menu głównego i nie zapisuje ci postępów w żaden sposób? Nie wiem, ja muszę wyjąć chyba przycisk escape'a. To tak bez jaj. Mój przycisk escape'a. I wyrzucam na bok, bo to już... To... Ja wiem, że ja będę klikał często escape. Escape jest dla mnie automatycznie informacją, że w ten sposób wychodzę z jakiegoś okna, a nie, że mnie wywala w ogóle. Teraz nie mogę go kliknąć, bo leżę obok. Bez jajec. Muszę go wyjąć. Dobra, messages, control, dobra, close. Tu mam kamery. O kurwa. Dobra, jak się zmienia kamerę? Press i... Use the cameras to search for hunted animatronics. If you see anomalies such as flickering lights, handprints appearing when the character disappears on more, open your laptop to the ghost has entered an animatronic. Okej, okay, czyli wszedł do animatronika dopiero. Open your laptop to your left and then by holding space after selecting them with the lower interface. Okej, okay, a jak mam zmieniać kamerę? Navigate. Aaa. Okej. Okay. Czy ja mogę tak kamery sprawdzać? Dobra, ale ja mam nadal wiele pytań. No animatronic are there to repair. Halo? To ja mam tylko jedną kamerę? Wait a second. Animatronic stability. Okej, w ten sposób mam zgadnąć, który animatronik jest nawiedzony? What? Ej, nie wierzę, że ja mam tylko jedną kamerę. No ale 1, 2, 3 też się nic nie zmienia. Okej. Open. Ja pierdolę. No oczywiście, że nie mam tylko jednej kamery. To jest Foxy. Tu jest Bonnie. A gdzie jestem ja? Flickering lights i tak dalej mam wyszukiwać, ale gdzie ja jestem w tym wszystkim? Gdzie ja jestem w tym wszystkim? Halo? Keep an eye on this panel to make sure every stability number. Dobra. Stresuję się, bo nie rozumiem, co mam... Znaczy... Znaczy, no rozumiem, co mam robić. Cześć. No problem polega na tym, że so far... Kto tu stoi? Chica chyba. Ja nie wiem, co to znaczy flickering light i tak dalej. I zaraz mi ktoś wyskoczy na mordę, a ja nawet nie będę wiedział dlaczego. Oj, ale będę miał zaraz jumpscare. No, kurde. Któryś z animatroników jest już nawiedzony. Więc jeden z nich musi się czymś wyróżniać.
Na razie to wydaje mi się, że Chica jest jakaś najmniej spokojna, bym powiedział. I najbardziej podejrzana dzięki temu. Ale szczerze, nie mam najmniejszego pojęcia, czego szukać. Ja nie wiem. Nie mam... Nie wiem! Ja widzę, że dzisiejszy odcinek będzie taki strasznie... Nie wiem, o co chodzi. Co robić. Czego szukać. W jaki sposób mam robić. Dostanę jumpsker. Bo... Nie rozumiem. No nie wiem, nie mam pojęcia, dostanę zaraz jumpsker jak nic. Ja już mogę się gotować na to, że dostanę jumpsker. Nie rozumiem mechaniki gry, to nie jest FNAF, to nie jest tyk tyk, drzwi zamykasz, bronisz się przed animatronikami. To jest szukanie totalnie czegoś innego i ogarnianie totalnie innych rzeczy. Nie no, Chica. Chica 100%. Dobra, let's go! Okej. Zgadłem chyba, ej! Ej, wychodzi na to, że zgadłem. Nie wiem, czym się różniła Chica w zachowaniu. Ale wydaje mi się, że kamera chyba najbardziej flipowała przy niej. The ghost has entered an animatronic. Okej. Wydaje mi się, że po prostu Chica najbardziej robiła Winky Wonky. Najbardziej się ruszała, najbardziej spierdalała wszędzie. Tu coś mrygło. No nie wiem, no sprawdzać kamerę. Gdzie są wszystkie animatroniki? Minął lajki. Zgubiłem wszystkie animatroniki gdzieś. Okej, tu są dwa. Foxy teraz się wyjątkowo porusza. Bonnie jakoś flikeruje bardziej, mam wrażenie. Ja mam w ogóle jakiś ten time? W sensie, że ja na przykład mam do godziny XYZ to zrobić, czy jak? Ja nic nie wiem o tej grze! Nie wiem do końca, czego szukać. No... Co ja mam zrobić? Mam kliknąć losowego animatronika, czy jak? No wszystkie mi się zaraz popsują. Dobra, wiecie co? Biorę Boniego. A, było źle. Orfów... Puh, ja nie wiem, czego mam szukać. Freddy was hunted? Ja Freddy'ego w ogóle na kamerach nie widziałem. Call not hunted, non-hunted characters on the conveyor for repairs in downtime. Puh, ej, powiem wam, że posrana jest ta gra, bo... Nie wiem do końca, czego mam szukać. Czy ja mogę wyjść po prostu w ten sposób do menu? Tak, dobrze. Nie wiem, czego szukać. Nie mam najmniejszego pojęcia, czego szukać. Chica była strzałem. Wydawała mi się najbardziej dziwna i ją wybrałem. Możliwe, że fakt tego, że Freddy'ego nie widziałem na żadnych kamerach właśnie oznaczał to, że jest Właśnie to oznaczało, że jest nawiedzony. I teraz nie wiem. Musicie napisać mi w komentarzach, bo... Jeżeli będzie wystarczająco dużo osób chętnych, wystarczająco dużo łapek w górę, wyświetleń i wystarczająco dużo z was powie mi: tak, MJack, musisz nagrać drugi odcinek, to nagram drugi odcinek. Mnie ta gra chwilowo nie kupiła. Jest bardzo klimatyczna, ale... No ja myślałem, że będę grał we FNAF. W sensie zamykanie drzwi i tak dalej. Ja nie mówię, że gra jest zła, tylko mówię, że to nie jest to,
czego oczekiwałem. Mam szukać na kamerach jakichś dowodów, które nie są w żaden sposób nakreślone tak właściwie. I nie wiem totalnie, o co chodzi. Musiałbym teraz obejrzeć ze 3 odcinki u jakiegoś innego youtubera, żeby ogarnąć, o co chodzi w grze. A nie na tym polega zabawa w grze, co nie? Że ja będę już wiedział. Więc nie wiem, jak będzie wystarczająco dużo łapek w górę i wystarczająco dużo chętnych osób, piszcie w komentarzach, jak chcecie kolejny odcinek, to będę kontynuował tą serię. Nagram jeszcze jeden odcinek, spróbuję się trochę bardziej przygotować. Możecie mi podpowiadać, co zrobiłem źle, albo czego nie zauważyłem na przykład na filmie w konkretnej minucie, że się stało to i to, MJack, więc wtedy powinieneś już wiedzieć, że chodzi o tego animatronika. I o co chodzi z tymi naprawami, bo mam 6 animatroników do naprawy. 6, które niszczą się w takim samym tempie. Nie wiem, który jest nawiedzony, więc nie mogę wziąć losowego i sobie go naprawiać w międzyczasie. Rozumiecie, o co mi chodzi, co nie? Więc ja już nie przedłużam, mam nadzieję, że odcinek się podobał, mimo to, że wyszedł dość krótki. No ale nic nie ogarniam, muszę się trochę podedukować. Szkoda, żebym siedział teraz następną godzinę i nie wiedział, co się dzieje, więc koniecznie dajcie znać, co sądzicie. No i co, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć! Miłego dnia wszystkim!